Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, Biden zaatakował Ukrainę, no bo też doszedł do wniosku, że świat zachodni, czyli ten chrześcijański, europejsko-amerykański, no jest dosyć słaby, jest osłabiony. No, ludzie w Europie i w Ameryce, no ci normalni też widzą, że świat zachodni, europejsko-amerykański jest nie taki, jaki był 60 lat temu. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jeszcze do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i dziękuję za polecanie i za udział. No to jest takie ryzyko, to jest hazard, można powiedzieć, no ale widać, że ludzie no w tych w Rosji szczególnie, no to widzą, co się dzieje. No, przypuszczalnie określają to, że ten świat zachodni jest, no używają takiego określenia na dwie części rowerowe. Te dwie części rowerowe, te, które tam kręcą łańcuch od roweru, no i kończy się lony, tak? Także to dosyć brutalne jest, no ale oni tak to widzą. Oni widzą, że po prostu w Ameryce, jeżeli w Ameryce Ministerstwo Obrony Narodowej robi powiedzmy kombinezony dla pilotów, w zasadzie pilotek w ciąży, no to jest coś nie tak. Jeżeli Ministerstwo Obrony Narodowej płaci za operację zmiany płci w wojsku, no to coś jest nie tak. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także oni widzą, że wojsko po prostu to nie jest wojsko. No i wojsko nie jest wojsko. W Anglii powiedzmy do tej pory było, do tej pory, w latach 1950, czyli po wojnie, no to oni mieli 600 tysięcy żołnierzy. W latach 60. mieli około 30 tysięcy żołnierzy. Teraz mają 150 tysięcy żołnierzy. No, Brytyjczyków, no tak jak była okupacja Berlina, to Berlin to był okupowany przez siły amerykańskie, francuskie i angielskie, no to mieli w Europie mieli 80 tysięcy Brytyjczyków w latach 50., 50 tysięcy w latach 60., w 94 roku mieli 25 tysięcy, a teraz mają 0 w Niemczech, no i 1000 Brytyjczyków jest w Estonii. Także, że Brytyjczycy byli w tym Berlinie i w Niemczech, teraz już ich w sumie nie ma. No, Amerykanie jeszcze tam są, no ale to wszystko się dzieje, rozwija się na naszych oczach, tak? Na naszych oczach teraz wszyscy się spiknęli, chcą pomóc tej Ukrainie, wysyłają wojsko, nawet Niemcy. Niemcy na 2-3-4 tygodnie temu jakieś hełmy, kaski wysyłali, jakieś karnistry na benzynę i tego rodzaju rzeczy. No a teraz się ocknęli, Szwajcarzy im pomagają. Także Anglia wysłała 3000 żołnierzy na Łotwę, do Estonii znaczy. Amerykanie wysłali dosyć dużo ludzi. No i to wszystko nadchodziło, to można powiedzieć w Donbasie ten samolot, który został zestrzelony, ten MH17, no to tam zginęło prawie 300 osób, sporo Australijczyków zginęło, także Australia też była na tyle zdenerwowana, że chciała wysyłać siły swoje na Ukrainę, żeby odebrać te ciała i tych zabitych Australijczyków, no ale później ci separatyści po prostu wydali te ciała Australijczykom, no i oni tam nie zareagowali. W 2000 w
to był 2014 rok. W 2008 roku Putin zaatakował Gruzję. Także to też był moment, kiedy ludzie się powinni opanować i ocknąć. Później zajął Krym, też wszyscy powinni się ocknąć. No on ma jakąś taką wizję ZSRR, czyli tego Związku Socjalistycznego Republik Radzieckich. Nie wiem, skąd mu się to wzięło, no ale nikt nie podciąga militarnie, nikt nie podciąga militarnie. W Ameryce Biden no to ciął wojsko na lewo i na prawo. Ogólnie rzecz biorąc, to zezwolenie do tego ataku, no to Biden dał Putinowi po rozmowie, no bo on powiedział, że taki mniejszy najazd, no to w zasadzie będzie tolerowany. No teraz ten mniejszy najazd zrobił się większym najazdem, no i również Biden powiedział, że nie będzie butów żołnierzy amerykańskich na Ukrainie. Także to było takie pozwolenie. No Ameryka mogła powiedzieć taki ten no-fly zone, czyli ta strefa bez lotów nad Ukrainą, można powiedzieć. No w Iraku Ameryka coś takiego zrobiła, jak Hussein rozwalał Kurdów w Hussein, przywódca z Iraku, rozwalał Kurdów na terenie Iraku, no to Ameryka powiedziała, że Irak nie może latać swoimi samolotami i będą te samoloty zestrzeliwane. No to było coś takiego. No a teraz Biden czegoś takiego kompletnie nie zrobił. Także, że ze strony Bidena, no to jednak ta Ukraina, te 40 milionów ludzi, no to nie jest nie za bardzo pomaga. No oczywiście są jakieś te sprawy te bankowe, ten sławetny SWIFT, no ale co ten SWIFT, no to są liczby, numery, kody takie, klucze do tego, żeby te pieniądze przelewały się z konta na konto. Jeżeli Xi Jinping faktycznie, no moja teoria spiskowa to jest taka, że Xi Jinping dał zielone światło Putinowi, żeby Putin po olimpiadzie w Beijing wszedł na Ukrainę. No dlaczego? Dlatego, że po tym jakby zajął Ukrainę, ustawiłby rząd marionetkowy na Ukrainie, w Kijowie. No to Ameryka i Europa by odetchnęła z ulgą. To wtedy Chiny by weszły na Tajwan, też by założyły rząd marionetkowy. No tam nie jest tak ciężko, bo w Chinach dużo Tajwańczyków ma biznesy w Chinach, dużo Chińczyków ma biznesy na Tajwanie, to tam oni tam dziadkowie i pradziadkowie, no to byli wspólni. No tyle tylko, że jedni byli komunistami, drudzy byli antykomunistami, dlatego był ten Tajwan, ale Tajwan, ten taki normalny dzisiejszy Tajwan, to się dopiero zaczął w 1948 roku. To tak samo jak w Polsce te wszystkie głosowanie trzy razy tak i te wszystkie komunistyczne rządy, no to zaczęły się od 1948 roku. Także Chińczykom nie byłoby ciężko zrobić rządu marionetkowego i Putin przypuszczalnie też liczył na coś takiego, że wciągnie do rządu ukraińskiego kolaborantów i to się wszystko uspokoi. No teraz FIFA powiedziała, że nie będzie grała w Ameryce. W Ameryce wycofują wódkę ruską ze sklepów. Gubernator takiego z jednego z stanów, no bo jeden ze stanów, nie wiem ile stanów, ale jeden z na pewno, no to stan ma monopol na sprzedaż alkoholu. Nie ma prywatnych sklepów, jest tylko sklepy są alkoholowe, stanowe, no to wycofał ze sprzedaży właśnie wódkę ruską. Ciekawe jest, że powiedzmy sportowcy, zawodnicy hokejowi krzyczą, żeby ruskich zawodników hokejowych też wygonić. No nie wiem, na tym poziomie ludzkim, no to co taki zawodnik ma do Putina.
gdzieś tam w Nowym Jorku to jakaś Rosjanka narzekała, że taksówkarz ją wygonił z dzieckiem z taksówki, jak się dowiedział, że jest Rosjanką. No ale to jest ta makabra, że Zachód w zasadzie się poddał. Zachód się poddał tej antykulturze marksistowskiej i temu terrorowi środowiskowemu. Ten John Kerry, kretyn, no ten, on był kandydatem na prezydenta, no to on pierwsze, co on robił, no to martwił się, że ten kryzys na Ukrainie spowoduje to, że będzie jeszcze większe jakieś zanieczyszczenie środowiskowe. Pieprzył jakieś głupoty o tym, że tajga ruska się rozmraża i że Putin nie powinien do tego doprowadzić. No, jakiś idiotyzm. Jakiś idiotyzm jest kompletny. W Australii premier, były premier, to tłumaczył, że zagrożenie środowiskowego zanieczyszczenia jest po prostu wyzwaniem tysiąclecia. Tak samo w Ameryce, w wojsku, no to też w wojsku generałowie i admirałowie w marynarce, no to właśnie mówili, że środowisko to jest największym problemem świata i również traktowanie mniejszości seksualnych. No i ten Putin po prostu słucha takich rzeczy, ma tych swoich potencjalnych kolaborantów i postawił to wszystko na jedną kartę. Te sprawy emisji, no to są ważne, dla każdego są ważne, no ale to nie jest zadanie dla rządu. Rząd, no to powinien, powiedzmy, pilnować granic i utrzymać porządku za jakieś takie, no, normalne podatki, bo po to się wybiera, żeby być bezpiecznym, no i żeby być bezpiecznym. No, ludzie chcą płacić podatki, żeby być bezpiecznym w granicach państwowych, no i w granicach tam, gdzie mieszkają. No a teraz politycy zamienili się po prostu na dyrygujących, tych, którzy mówią, co ludzie mają robić, pomimo, że powinni być ich reprezentantami. Europa pozamykała te wszystkie kopalnie, zmuszają Polskę do zamykania kopalni. Niemcy wyłączyły tą swoją energię atomową, nie pozwalają zaczęcia elektrowni atomowych w Polsce. No i to, co się dzieje? No to się dzieje to, że Ruscy sprzedają ten gaz i olej do Europy. Wielki szum jest, że zatrzymali budowę czy uruchamianie tego północnego strumienia 2, no ale wiadomo, każdy normalny rozumie, że północny strumień 1 ciągle płynie do Niemiec, no i Polska kupuje również tą ropę od Niemiec. W Ameryce dzień w dzień Ameryka kupuje za 60 milionów dolarów ruskiej ropy, no bo to tam jest $100 za baryłkę, to są 60 milionów, to jakby była po $60, to by było milion. No sprzedają to jakieś prawie milion, 800 czy 900 tysięcy baryłek kupują. Amerykanie prawie milion baryłek ropy dziennie od ruskich. Dlaczego? No bo Biden zamknął rurociąg z północy, ten tak zwany Keystone. No i Ameryka z eksportera energii zrobiła się importerem. W Australii jest tak samo. W Australii ci zieloni kretyni krzyczą, żeby zamykać te wszystkie elektrownie używające węgla szczególnie. No ale biznesy prywatne co robią? Biznesy prywatne sprzedają na potęgę węgiel dokąd? No sprzedają do Chin. Sprzedają węgiel do Chin, do tych wrogów, można powiedzieć, do komunistów. Tak. Rosja i Chiny to nigdy nie przestali być komunistami. Tyle tylko, że Chiny się zrobiły bogatymi komunistami, no bo w Chinach 1 czy 2%
społeczeństwa ma 98% forsy. Tam jak się pojedzie, to ci bonzowie partyjni, no to oni mają Mercedesy, Rolls-Royce'y, Bentley'e i tak dalej, mieszkają w domach nieprawdopodobnych. No i Australia, prywatny biznes pomaga Australijczykom, no bo muszą gdzieś sprzedawać ten węgiel. Zieloni zakazali używania go w Australii, tak samo w Ameryce. W Ameryce też nie ma rurociągów na wschodnim wybrzeżu, no bo na wschodnim wybrzeżu wszystkie stany są socjalistyczne, a wszystkie stany socjalistyczne zabijają energię kopalnianą. No jest ta cała globalizacja, no to też nie pomaga, bo globalizacja miała polegać na wolnym rynku, no ale wolny rynek, no to w oczach takich normalnych ludzi, no to każdy rozumiał, że to jest wymiana pomiędzy krajami o podobnych standardach. No ale jeżeli w Chinach zarobki są powiedzmy $200 na miesiąc, a w Ameryce powiedzmy jest $2500 na miesiąc, no to nie będzie wolnej wymiany, nie będzie wolnego rynku, no bo nie da rady. No i do tego jeszcze dołączyć przestrzeganie prawa. No w Chinach nie przestrzegali praw środowiskowych, a w Ameryce wszystko zaniszczają. No do tego jeszcze ta antykultura marksistowska doprowadza do tego, że powiedzmy prawa kobiet są zniszczone, szczególnie zawodniczek sportowych, przez prawa kobiet, które były mężczyznami. Także to się w głowie nie mieści niektórym normalnym ludziom. No to nie powinno być na Zachodzie, w tym europejskim, amerykańskim. Jest wolność wyznania religijnego, no ale do tego momentu, kiedy się nie wspomina chrześcijańskiej Biblii. Jak się zaczyna wspominać chrześcijańską Biblię, no to ta wolność się niszczy. Także, że Zachód upada, Zachód po prostu się zdegenerował, no coś się stanie i teraz w Ameryce to będzie duża sprawa, w tym 2022 w listopadzie wybory do kongresu. To będzie po prostu największa zmiana w historii świata, w historii Ameryki, przejęcie kongresu. No komuniści nabawili się w zasadzie 2 lata, pobawią się jeszcze trochę 2 lata do wyborów prezydenckich, no ale ten eksperyment komunistyczny w Ameryce po prostu padł, po prostu padł. Wszyscy ci naiwni, kawiarniani, socjaliści, to banda debili. No i mamy, co mamy. Te wszystkie kredki, kwiaty we włosach i słowa miłości, te proponowane przez liberałów, doprowadziły do tego, że teraz cała Europa Wschodnia boi się Putina. A daleki wschód boi się Xi Jinpinga. Także to są poważne sprawy. No w 1939 roku, kiedy była ta, poddała się Europa, no to właśnie było, to było powiedziane, że jak się odda wolność za wygody, poświęci się wolność, żeby mieć życie, no to później traci się życie, no i też nie ma się wolności. Także to na dzień dzisiejszy jest to samo. No tragiczne czasy, tylko dzięki temu, że w Ameryce wybrano pajaca Bidena. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość, tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie na normalnych. Widzicie, co się dzieje.
nie jest dobrze. Przekaz dla socjalistów głosujących w Ameryce, no to jest wasza wina, to jest wasza wina, to jest bardzo wielka wasza wina. Mam nadzieję, że zaczynacie rozumieć, że nie słuchaliście, nie patrzyliście, nie czytaliście, nie wiedzieliście, dlaczego tak zdecydowaliście. Ale zdecydowaliście bardzo źle. Zdrowia dla normalnych.